Cześć, w dzisiejszym filmie będzie szybka runda przed śniadaniem na Szafrojta, 2102 metry nad poziomem morza. Pierwszy etap, 5 km i 750 metrów przewyższenia z parkingu na Mosenalm, pokonamy rowerem. Na Mosenalm prowadzi zwykła droga szutrowa o trudności S0 i nachyleniu do 25%. Mosenalm, wysokość 1600 metrów nad poziomem morza. Tutaj kończy się szlak rowerowy, zaczyna pieszy. Do celu naszej wycieczki, który znajduje się tam, zostały już tylko 2 km i 430 metrów przewyższenia. Szlak pieszy jest bardzo dobrze oznakowany, a wejście znajduje się tutaj. Zaraz za Mosenalm szlak niesie ostro do góry. Najpierw kosodrzewinie, a później po łące wysokogórskiej, czyli tak zwanym piętrze alpejskim. Tutaj mamy widok na pasmo Karwendel. W dole Ristal, widok w kierunku Sinwelsteinsee i północna ściana Szafrojta, czyli Kurajze. Na ostatnich metrach przed szczytem otwiera się mega widok. Tutaj mamy szczyt, jakieś 50 metrów zostało. Pasmo Karwendel, Vor Karwendel i Bayerische Voralpen. Panorama ze szczytu, co tu dużo mówić, zobaczcie sami. Ze szczytu jest kilka możliwości powrotu. Szczytem przebiega granica między Bawarią a Tyrolem i można zejść na stronę austriacką do Tulcerhütte. I z Tulcerhütte są dwie możliwości. Albo bezpośrednio w dół do Doliny Ristal, ale jeżeli zostawiliście rower, tak jak ja dzisiaj, na Mosenalm, to musicie wybrać drugi szlak, bezpośrednio z Tulcerhütte, tędy i z powrotem na Mosenalm. Ja dzisiaj zejdę tym samym szlakiem, którym przyszedłem, czyli ze szczytu bezpośrednio grzbietem na Mosenalm. Auto zostawiłem mniej więcej w tym miejscu, ale jadąc dalej w kierunku Hinterries i miejscowości Eng, dojedziecie do Grosser Ahornboden. Grosser Ahornboden jest to łąka, na której rosną 600-letnie drzewa, a tło stanowią ściany pasma Karwendel. Moim zdaniem jest to jedna z większych atrakcji Tyrolu i jeżeli będziecie w regionie, to gorąco zachęcam odwiedzić również to miejsce. Ładna pogoda, temperatura 5 stopni na plusie, chociaż mamy końcówkę maja, 0 ludzi na szlaku, po prostu perfekcyjne warunki na górską wycieczkę. Minęła niecała godzina od tego, jak byłem na szczycie, a zobaczcie, jak się pogoda zmieniła. Jesteśmy już na Mosenalm i wpadła mi przed chwilą do głowy jeszcze inna informacja. Chodzi o obuwie górskie. Bardzo często sprzedawcy w sklepach wysuwają argument, że obuwie wysokie chroni lepiej kostkę przed zwichnięciem niż obuwie niskie. Jest to oczywiście mit, ponieważ ratownictwo górskie prowadzi statystyki i okazuje się, że nie ma różnicy w ilości zwichnięć wśród turystów noszących obuwie niskie i obuwie wysokie.
Czy zadaliście sobie już kiedyś pytanie, czego właściwie szukacie w górach? Myślę, że wcześniej, później każdy zada sobie to pytanie i dla każdego będzie coś innego ważne. Zadowolenie ze zdobycia szczytu, widoku z góry na dolinę, gdzie toczy się życie codzienne, gdzie ludzie jeszcze śpią i poczucia bycia poza tym. I później kolejnej góry, kolejnego dnia spędzonego w górach, być może szybkiego wejścia, trudnej trasy. Napiszcie w komentarzach, czego szukacie w górach i co was ciągnie w góry. Będąc w górach, dobrze jest dać sobie trochę czasu, żeby nauczyć się czytać góry. Zwracać uwagę na szczegóły i zadawać sobie pytania. Dlaczego to jest tyle kamieni? Dlaczego to jezioro jest akurat w tym miejscu? Jak powstały w ogóle te góry? Szukanie odpowiedzi na te pytania pozwala lepiej poznać góry, procesy, które zachodzą, czy świat, który nas otacza, i jeszcze intensywniej odczytywać i przeżywać każdą chwilę spędzoną w górach. Poruszam ten temat, ponieważ e-bajki pozwalają na znacznie łatwiejszą i szybszą jazdę w terenie. I trzeba uważać, żeby nie stracić nastawienia psychicznego, mentalnego, zwanego slow hiking. Zauważyłem, że wiele osób nastawionych jest obecnie na sprzęt. Ważna jest waga roweru, moc, mieszanka gumy, z której wykonane są opony, ciśnienie itd. A gdzie w tym wszystkim jest miejsce na to, co tak naprawdę jest ważne? Widać, że zainteresowanie tym, co nas otacza, światem, w którym żyjemy, zeszło na drugi plan. Warto czasem trochę zwolnić tempo, wtedy będziecie mieli czas na zadanie sobie pytań, poszukanie odpowiedzi. I z czasem góry przestaną być tylko ładnym tłem do uprawiania sportu. Podsumowując dzisiejszą rundę, odległość z parkingu na szczyt wynosi 7 km, różnica poziomów 1200 m. Pierwszą część trasy można pokonać rowerem, można pokonać pieszo, nie ma żadnego problemu. Na Muzyn Alm z parkingu wjedzie droga leśna o trudności S0. Druga część trasy do pokonania jest pieszo. Ostatni odcinek trasy, ostatnie 100 metrów wjedzie granią i na tym odcinku wymagany jest brak lęku przestrzeni i użyję tutaj niemieckiego słowa Trittsicherheit, bo nie wiem, jaki jest polski odpowiednik. Chodzi tutaj o to, żeby mieć pewność poruszania się w górach. Czyli jeżeli będą wystawały kamienie, nie potknę się o taki kamień, jeżeli będzie śnieg, żwir, luźne podłoże, nie ujadę na takim podłożu, ponieważ może to się skończyć dość niekorzystnie. Została jeszcze przed nami ostatnia część trasy, czyli przyjemny zjazd do doliny. To tyle z dzisiejszej trasy. Tutaj jeszcze rzut oka na drogę, którą wam mówiłem. Vorderries, Hinterries Jeng, wjazd na szlak. Jeżeli wideo wam się podobało, łapka w górę. Możecie zasubskrybować kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!